Gość poranka. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Sielecki, dziś moim Państwa gościem poranka jest Kamil Wawrzyńcak, prezes klubu sportowego Mad Hatters Płock. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać generalnie, co w płockich kapelusznikach słychać. No właśnie, mamy wiosnę, kojarzy nam się to wszystkim z aktywnością fizyczną, z aktywnością sportową. U Was również dużo się dzieje, czy to czas odpoczynku? Ostatnio u nas się bardzo dużo dzieje, nie mogę tego ukrywać, szczególnie personalnie, bo gdzieś myślę, że wpływ na to też miała Liga Szkolna, której byliśmy pomysłodawcą, jeśli chodzi właśnie o Ultimate Frisbee. Personalnie, no, grupa nam się powiększyła praktycznie dwa razy do tej pory, gdzie zainteresowanie w naszych szeregach to było plus minus 20 osób, nagle na treningach zaczęło się pojawiać około 40. Dlatego z utęsknieniem czekaliśmy na wiosnę, żeby uciec z hali, wyjść na trawę, na takie nasze naturalne środowisko, więc cieszy pogoda za oknem. Gdzieś ten początek kwietnia był jeszcze różny, ale teoretycznie, jeśli wierzyć synoptykom, będzie już tylko lepiej, dlatego mnie to cieszy bardzo. Co dalej? Myślę, że będzie jeszcze więcej, bo jesteśmy na etapie, w sumie już się zakończyły dzisiaj wszystkie egzaminy gimnazjalne, czy też szkół podstawowych, egzaminy. Ósmoklasisty, także czekamy na więcej. Wiem, że było zainteresowanie, wiem, że no właśnie to był ten etap, który trzeba było przeczekać. Wiadomo, nauka ważniejsza zawsze i wszędzie i to też naszym młodym zawodnikom powtarzam, których faktem właśnie przez tą ligę zrobiło się coraz więcej, także to mnie bardzo cieszy. Jakby... Czy w tej dwudziestce młodych, zapewne utalentowanych osób widzisz no właśnie te talenty kogoś, kto może stanowić w przyszłości trzon zespołu? Byłem bardzo zaskoczony, powiem szczerze, bo na pewno są takie osoby, ale to też nie o to chodzi, wiadomo, dla teraz możemy, nie chcę mówić, że iść w taki trochę bardziej profesjonalny zabieg i stworzyć jakby bardziej dwie grupy, taką bardziej zaawansowaną i początkującą. No, ale jeśli chodzi o tą grupę początkującą, no na pewno jest kilka osób, które śmiało już puka do tego pierwszego składu, które mają bardzo, bardzo fajny potencjał w moich oczach, ale też nie do końca o to chodzi. Ja osobiście, jako pewnie najstarszy w tym momencie z kapeluszników, cieszę się, że ten dysk trafia do coraz młodszych osób i że coraz więcej młodszych osób chce przyjść, spróbować, zobaczyć, o co chodzi, nauczyć się czegoś. Nikogo nie odrzucamy, jakby każdy ma prawo spróbować. Wiadomo, na pierwszy rzut oka ktoś może sobie nie radzić, ale nikt nie da mi gwarancji, że za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku nagle jego talent nie wystrzeli. To chyba nie chodzi tylko o frisbee, a o każdą dziedzinę, czy to sportową, czy każdą dziedzinę w życiu. Dlatego tak, potencjał jest, pracujemy, część z tej młodszej grupy już wzięła udział nie tak dawno w lutym w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, takie mocne przetarcie i mocny eksperyment, bo no nie mieli wcześniej dużej styczności z tym dyskiem, dla nich to też było coś nowego, poradzili sobie, także teraz będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Jakie najpoważniejsze wyzwanie, najbliższe, które na kapeleszników czeka i dlaczego to ależ talerz? Będzie się działo sporo i nie tylko ależ talerz. Po pierwsze w maju czeka nas zupełnie coś nowego w ogóle dla płockiego Ultimate'a. Dlaczego? Bo jedziemy na turniej typowo żeński. W końcu mamy na tak liczny skład i na tyle dużo dziewczyn, że udało nam się skompletować drużynę, którą wystawimy na takim bardziej towarzyskim turnieju. Mówię, bardzo eksperymentalnie, bo raczej nie wiążemy jakichś takich mocnych planów na przyszłość z rozwojem tej typowo żeńskiej drużyny. Bardziej skupiamy się na tej wersji mieszanej, od której zaczynaliśmy i chciałbym, żeby to ciągnąć dalej. Więc tak, to w maju. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mówię, dziewczyny chęci mają.
Będzie tam też bardzo eksperymentalny skład, bo będą dziewczyny, które grają rok albo i dłużej, a będą dziewczyny, które zaczęły pewnie niecały miesiąc temu, także co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja chcę, żeby one tam pojechały tylko i wyłącznie po doświadczenie, po radość z każdego fajnego podania, zagrania, czy nawet zdobytego punktu. Na żadne miejsce tam się nie nastawiam i też będę starał się, żeby dziewczyny się tak nie nastawiały. Jedziemy tam tylko i wyłącznie po dobrą zabawę. Następnie szykuje się czerwiec, czyli jeszcze kolejny miesiąc przed Ależ Talerz, gdzie też będzie pracowite, bo jedziemy po pierwsze od razu w pierwszą sobotę czerwca do Warszawy, na Mistrzostwa Warszawy. Tam zobaczymy, pewnie będziemy chcieli już jechać może nieco bardziej doświadczonym składem, albo przynajmniej składem, który może się pokazać z dobrej strony. Więc to tak na początek czerwca. A jeszcze później, jako że ta drużyna młodzieżowa, ta grupa młodzieżowa nam się w ostatnim okresie rozszerzyła, jedziemy na turniej typowo młodzieżowy do lat 20 pod Wrocław, do miejscowości Myślenice dokładnie. Też teoretycznie turniej planowany jako turniej międzynarodowy, wszystko zależy od tego, czy gdzieś tam okoliczne drużyny, to jest okolice Wrocławia, więc myślę, że być może jakaś drużyna z Czech się też pojawi, więc to też będzie dla nas coś nowego, bo jeszcze nie mieliśmy styczności z jakimiś takimi drużynami z zagranicy, więc coś innego, coś nowego. No i to samo, jedziemy po naukę. Po naukę ja myślę, że mam zupełnie inne nastawienie niż większość, nie wiem czy z naszej drużyny osób, ale ogólnie najpierw chciałbym się skupić na nauce, a jakby każda drużyna też tam to powtarzała na początku naszej przygody, że na wyniki, na zwycięstwa przyjdzie czas, dokładnie tak. I co? I w lipcu już wspomnianej wywołanej tablicy Ależ Talerz, już teraz tak z pamięci powiem, wydaje mi się, że piąta edycja letniego turnieju. Prawie wszystko dopięte na ostatni guzik. Drużyny zainteresowane są. Planujemy turniej na 10 drużyn. Niestety nasz termin pokrywa się nieco z jedną kolejką grupy południowej, gdzie odbywa się też liga. Dokładnie, 13-14 lipca, Stadion Miejski. Ale centrum Polski i południe Polski na ten moment od Szczecina przez właśnie Płock, Warszawę, Legionowo chociażby, Olsztyn, pewnie kogoś pominąłem, ale na pewno kilka ciekawych drużyn się pojawi, także tego też nie możemy się doczekać, bo to gdzieś już jest, myślę, taki stały punkt programu w polskim kalendarzu, w naszej dyscyplinie. Drużyny turniej znają, chętnie przyjeżdżają, o ile oczywiście mogą, dlatego czekamy. Mówię też, ponownie dobra zabawa jakby w tych turniejach towarzyskich, ogólnie w naszej dyscyplinie to się głównie liczy, żeby planować zwycięstwa. Do tego są w moim mniemaniu przynajmniej turnieje mistrzowskie, które we wrześniu w Polsce też się odbędą w każdej kategorii, także do tego jeszcze przyjdzie czas. A taki Ależ Talerz myślę, że dla wielu drużyn też będzie takim punktem, nazwijmy to szkoleniowym, albo do przećwiczenia wielu rzeczy. Więc już teraz, chociaż mam jeszcze kawałek czasu, ale zapraszam na trybunę. Niech nowe osoby też zobaczą, że ten dysk to nie tylko rzucanie do psa, czy też ze znajomymi w parku, czy na plaży, a może to być fajne rozwiązanie, tym bardziej teraz, kiedy dzieciaki pewnie nudzą się troszeczkę pod nieobecność zajęć w szkole. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Imprezie lipcowej obiecuję, że jeszcze się przyjrzymy bliżej w kolejnej naszej audycji, a ja tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.